Siema. Ile czasu tracisz pytając klientów o to samo? Ile czasu tracisz na odszukiwanie informacji w mailach czy na komunikatorach? Ile razy zdarzyło Ci się, że coś przepadło, bo komunikacja uciekła, albo klient usunął wiadomość, albo jakiś error zabrał Ci maile? Ile razy? A tego wszystkiego można uniknąć, mając brief. Podcast The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Co to jest brief? W wielkim skrócie jest to dokument, który zawiera wszystkie informacje na temat Twojego klienta, Twojej pracy i tego, co masz dla tego klienta zrobić. Po co jest brief? Po pierwsze, pozwala Ci wstępnie zbadać klienta. Z mojego doświadczenia nielegitny klient wysypie się na etapie briefu. W briefie pytasz na przykład o dane firmy. Taki klient, taki podejrzany klient, może nie chcieć ich podać. Jeśli klient nie wypełnia briefu, może być trudny we współpracy, może tygodniami odpowiadać na jedną wiadomość, a Ty kurde stoisz z robotą i masz coś zrobić, nie? I jeżeli nie wiesz, jak masz coś zrobić, to albo szyjesz, albo czekasz. Albo uszyjesz dobrze, albo uszyjesz źle. Jak uszyjesz źle, to idę o zakład, że taki klient, który nie chciał wypełnić briefu i ma problem z odpowiedzią na pytanie, zjebie Cię za to. No a nie chcesz tego, nie? Tak samo jeśli klient nie ma zbadanej grupy docelowej, też może być problematyczny, dlatego że będzie oczekiwał od Ciebie cudów, że na pytanie, komu sprzedaje, odpowie wszystkim. Na pytanie, kto jest Waszym klientem docelowym, odpowie wszyscy, cała Polska. Od noworodków, aż po ludzi nad grobową deską. To nie jest klient dobry do współpracy. Po drugie, brief pozwala zaoszczędzić czas na zadawanie tych samych pytań. Nie musisz wtedy pytać każdego klienta z osobna, nie musisz wtedy umawiać się na rozmowę wideo i zadawać tych samych pytań. To znaczy, rozmowa wideo jest dobra, ale te podstawowe informacje na temat właśnie danych firmy czy strategii komunikacji można uzyskać na etapie briefu. Po trzecie, brief pokazuje Twój profesjonalizm. Dobrze płacący klient oczekuje Twojego zainteresowania, a brief takim zainteresowaniem jest, bo Ty zadajesz pytania o jego firmę, interesujesz się nim. Czas i uwaga to są dwa najcenniejsze zasoby, jakie można drugiemu człowiekowi dzisiaj dać. Więc daj czas i uwagę swojemu klientowi. Poszedłbym nawet krok dalej. Legitny, dobrze płacący klient oczekuje takiego briefu, bo oczekuje profesjonalisty. Być może miał do czynienia z agencją, być może miał do czynienia z innym doświadczonym copywriterem, a doświadczony copywriter najczęściej taki brief wysyła. Więc jeżeli takiego briefu swojemu potencjalnemu klientowi nie wyślesz, może nabrać podejrzeń. Może się tego spodziewać, a ty te oczekiwania zawiedziesz. To jest trochę tak jak z pójściem do fryzjera czy kosmetyczki. Idziesz do takiego salonu i oczekujesz, że będzie w nim czysto. I to, że w salonie jest czysto, to pokazuje ten profesjonalizm. Tak samo jak idziesz do lekarza, to lekarz nie zleci badań na podstawie tego, co jemu się wydaje. Nie powiesz mu, brzuch mnie boli i to jest tyle. A dokładnie taka jest funkcja briefu. Ty masz się dowiedzieć, że tak powiem, co Twojemu klientowi dolega. Brief pomaga w diagnozie. Ogarnięty lekarz, fizjoterapeuta, masażysta ma całą serię pytań, które mają za zadanie wykluczyć przeciwwskazania do wykonania danego zabiegu, określić, co Ci dolega i dobrać do tego stosowną terapię. Dokładnie taką samą funkcję ma brief. A skoro jesteśmy przy gromadzeniu informacji, po czwarte, w briefie będzie wypisane wszystko, czego będziesz potrzebować w trakcie współpracy. Zarówno informacje na temat klienta, na temat klienta Twojego klienta, na temat tekstu, na temat tego, co masz robić, gdzie masz robić, jak masz robić. Brief to duża porcja researchu. To takie archiwum, takie repozytorium Twojego klienta, gdzie masz wszystko tak naprawdę pod ręką i w zależności od tego, jaki porządek będziesz trzymać w tym repozytorium, zależeć będzie to, jak płynnie będzie przebiegała współpraca. A jeżeli będziesz mieć dokumenty porozpieprzane po pierdyliardzie folderów na pulpicie i w pobranych plikach, to się nie połapiesz. Tak samo odgrzybywanie czegoś na mailu, czy na dysku googlowskim, czy gdziekolwiek, gdzie nie jest to w jednym miejscu ustrukturyzowane, po prostu będzie Ci utrudniać pracę. I tu możesz mieć obawę, no ale po co ten brief? Przecież to dokłada roboty mi i klientowi. No, ile Tobie roboty dokłada? Mam filmik na YouTubie, dwuminutowy, który pokazuje, jak w czterech kliknięciach zrobić kopię briefu i wysłać ją do klienta. Nie mów mi, że dwie minuty roboty to jest dużo. Z czego minuta w tym filmiku to jest w sumie moje pieprzenie, więc dla klienta, owszem, to jest robota, ale po pierwsze, odsiewasz klienta, któremu się nie chce wypełniać briefu. Odsiewasz klienta, z którym współpraca potencjalnie może być nieprzyjemna, bo raz, że nie będziesz mieć informacji, będziesz popełniać błędy. Dwa, że Twoja praca będzie trwała dużo dłużej, bo Ty musisz te informacje odgrzebać samodzielnie.
3. Klient też powinien być zaangażowany, no bo cholera, nikt nie zna biznesu klienta tak dobrze jak twój klient. No bo jeżeli prowadzi firmę od 20 lat, to ma 20 lat doświadczenia w prowadzeniu tej firmy, a ty choćbyś się zesrał przez rok, nie nadrobisz 20 lat doświadczenia. Niewykonalne to jest. Więc moim zdaniem klient powinien być zaangażowany i ci dobrze płacący klienci, oni raczej są zaangażowani, też po części dlatego, że wiedzą, że jak się nie zaangażują, nie będą nad tobą siedzieć, nie dostarczą ci informacji, to ty po prostu dasz dupy. Dasz dupy, zmarnujesz ich czas, zmarnujesz swój czas i potencjalnie zmarnujesz ich pieniądze, jeżeli za coś trzeba będzie ci zapłacić. Albo będzie sytuacja stykowa, że nie będzie ci chciał klient zapłacić, no i tu się robią jaja. Więc lepiej klientowi tę robotę dołożyć i mieć później spokój, niż zaniedbać ten aspekt i potem się z tym bujać. Wierz mi, serio, przerabiałem to, to nie jest fajne. Jakie pytania powinien zawierać brief? Nie wiem. Wiem, ten kanał to jest chyba najbardziej rozczarowujący kanał o copywritingu w polskim internecie, dlatego że nie mówię rzeczy, które są sexy, mówię po prostu jak jest. Mówię, jakie jest copywriterskie życie, a copywriterskie życie nie jest sexy. W ogóle biznes najczęściej nie jest sexy. Jak ktoś pokazuje biznes, że jest sexy, bo drinki i palemka, to prawdopodobnie chce ci sprzedać coś drugiego albo udaje kogoś, kim nie jest, żeby, nie wiem, inwestorów udobruchać albo coś. Więc jeśli chodzi o pytania w briefie, to tak naprawdę ilu copywriterów, tyle briefów. Ile copywriterów, tyle pytań. Ale mogę ci powiedzieć, jakie pytania mniej więcej zawierają moje briefy. Pierwsza część tego briefu najczęściej jest taka sama dla wszystkich dokumentów. Dopiero dalsza część briefu już będzie się różnicować w zależności od tego, czy to jest oferta sprzedażowa, czy zwykły artykuł, czy strategia treści, czy treści na strony www, czy maile, czy kampania, czy co ja tam robię. Podstawowa część to są dane firmy, z którą będziesz współpracować, czyli nazwa, NIP, adres strony internetowej, adres mediów społecznościowych, osoba do kontaktu, osoby decyzyjne. I tutaj dobrym patentem, jeśli masz taką możliwość, tylko uważaj, żeby się nie pomylić, bo będzie śmiesznie, jest wstawić te dane za klienta. I klient, kiedy zobaczy, że część roboty wykonujesz za niego, no, będzie mu po prostu miło, nie? Raz, że udowadniasz, że robisz research, bo się dogrzebałeś do informacji, a dwa, po prostu odejmujesz temu klientowi roboty na starcie. Kolejna część to informacje na temat oferty firmy. Czyli co będziesz reklamować, bo niezależnie od tego, czy to opisy produktów, kategorii, artykuły blogowe, white papery, e-booki, kopii na reklamy, czy maile, czy oferta sprzedażowa, cokolwiek piszesz, cokolwiek tworzysz, to coś ma za zadanie reklamować. Za tym jest produkt. Jeśli nie ma produktu, to nie wiem, po co ta firma istnieje. I w tych informacjach warto się dowiedzieć, co firma sprzedaje, komu sprzedaje, za ile, co ich wyróżnia, jakie mają propozycje wartości i tutaj tych pytań może być naprawdę dużo. W zależności od tego, z jakimi firmami współpracujesz lub z jakimi firmami chcesz współpracować, te pytania mogą się różnić i praktyka pokaże ci, że lepiej je dostosować do siebie. Także nie będę tutaj głosił żadnych prawd objawionych, po prostu jak komu wygodnie. Kolejna część to informacje na temat grupy docelowej, no bo jeśli już jest firma, jest produkt i mają ofertę i chcą ją sprzedawać, no to muszą wiedzieć komu. Jeśli nie wiedzą komu, to jest czerwona flaga. Jeżeli mówią, że wszystkim, to jest czerwona flaga. Jeżeli mówią, że nie wiedzą komu sprzedają, to też jest czerwona flaga. Dlaczego czerwona flaga? Bo jeżeli firma nie wie komu sprzedaje, to jest ryzyko, że na przykład nie ma popytu na ten produkt. Jeżeli rynek jest niezbadany, to bardzo możliwe, że ta firma z uwagi na to, że nie ma popytu albo że są tutaj błędy albo są błędy w dotarciu z komunikatem do odpowiedniego klienta, po prostu będzie klepać biedę. A jak będzie klepać biedę, to będzie żydzić na wynagrodzenie. A jak będzie żydzić na wynagrodzenie, to ty nie chcesz z taką firmą współpracować. Więc potrzebujesz informacji na temat grupy docelowej i tu jeszcze zaznaczam, że jak ci klient powie, ja znam swojego klienta, to nie jest informacja. Bo to, że klient zna swojego klienta, to nie znaczy, że ty go poznasz. To ty masz go poznać. To twoja odpowiedzialność, po to wysyłasz ten brief, żeby klienta, swojego klienta poznać. A nie po to, żeby klientowi dołożyć roboty. To, że klient ma w głowie informacje, przecież nie wyekstrahujesz ich z jego głowy, tylko musisz o nie zapytać i klient musi ci je powiedzieć. I te informacje to dane demograficzne, dane socjologiczne, dane gospodarcze, persona i antypersona, klient idealny, klient realny, czy to klient B2B, czy B2C, jakie segmenty, który segment jest najlepszy, który ma najlepszą wartość, który ma najlepszą lifetime value, który najlepiej konwertuje, który jaki komunikat potrzebuje, jakie ma problemy, bolączki, jakie marzenia ten klient ma, co mu utrudnia proces decyzyjny, co stanowi obiekcję w tym procesie decyzyjnym, w ogóle ile osób bierze udział w procesie decyzyjnym. I nie da się zwieść, że w B2C jest jedna osoba, która podejmuje decyzję, bo na przykład, jeżeli jest grubszy zakup do domu i masz małżeństwo, no to decyzję podejmują razem. I to
Twoim zadaniem jest dowiedzieć się, a klientowi Tobie powiedzieć, kto te decyzje podejmuje. Co dalej? Analiza konkurencji, czyli kto jest konkurencją bezpośrednią, kto jest konkurencją pośrednią, z podziałem na kanały komunikacji i dystrybucji, co konkurencja robi dobrze, co konkurencja robi źle. Tutaj znowu te pytania, tych pytań może być ogrom. Jeżeli firma ma przygotowaną strategię marki, ma przygotowany dokument ze strategią marki, strategią komunikacji, strategią sprzedaży, z głosem marki, z wartościami, z misją, z wizją, niech Ci to wkleją, niech Ci dadzą PDF-a albo niech Ci dadzą linka. Co dalej? Analityka, czyli dane na temat tego, co było robione, kiedy, w jakim wymiarze, z jakim skutkiem, jakie nakłady na to poszły, kto się tym zajmował, jaka była konwersja, jakie były efekty tego, co było robione, czy warto, czy nie warto. Jeżeli mają dane na temat konkurencji, bo na przykład są oprogramowania, które podglądają słowa kluczowe w reklamach Google Ads, jeżeli ta firma ma takie dane, to niech Ci je da. Jeżeli nie ma, no to wiadomo, że Ci ich nie da. Z tymi danymi może być problem przed podpisaniem umowy, dlatego że to są jednak dane, to jest informacja handlowa, więc firma może mieć opory, żeby Ci je dać. Ale wiem z doświadczenia, że niektóre firmy udostępniają na przykład Google Search Console po to, żeby strategię treści zrobić czy coś w ten deseń, więc nie powinno być tutaj problemu. Jeżeli chodzi o sam tekst w briefie, czy to strona www, czy oferta sprzedażowa, warto spytać o długość, termin, formę, feedback, cel tego tekstu, przeznaczenie, charakter, też w sumie grupę docelową, jeśli to jest rozdrobnione zadanie. I to jest ta część, którą trzeba dostosować do różnych rodzajów tekstu i kiedyś myślałem, że będę miał jeden brief do wszystkich tekstów. Nie da się. Nie da się, nie warto, szkoda na to po prostu czasu. Czy za każdym razem trzeba wysyłać brief? Za każdym razem. Za każdym razem. Nie ma tutaj drogi na skróty. I ja miałem duży opór przed wysyłaniem briefu do klientów, którzy dawali mi kompletną dokumentację. No ale nie. Nie, to jest Twoja odpowiedzialność, żeby te pytania zadać. Nawet jeżeli z informacji, które klient Ci dostarcza, musisz wyciągnąć informacje i wstawić do briefu, a klienta poprosi tylko o uzupełnienie luk, to lepiej to zrobić, niż tego nie zrobić. Jak łatwo zrobić brief? Wszyscy chcieliby łatwo. Nie ma, trzeba usiąść i to po prostu zrobić. Możesz poprosić ChatGPT o pomoc. Raczej bym tego nie robił, bo tu może być dużo wydajemisizmu, ale jeżeli nie masz, naprawdę nie masz innej opcji, to poprosiłbym ChatGPT. Podaj grupę docelową, podaj klienta, podaj branżę, podaj wszystkie informacje, jakie na temat tego klienta masz. Jeżeli masz zrobioną segmentację, masz zrobione badanie tego klienta, dla kogo chcesz robić i co chcesz robić, to coś o tym kliencie wiesz. Daj to czatowi GPT i każ mu na tej podstawie stworzyć brief. Opisz, co w tym briefie potrzebujesz, podziel pytania na kategorie, każ mu dawać tobie pytania do momentu, aż się zatka. I z tego coś wyciągniesz. Tylko z głową. Druga opcja to wielu copywriterów, wiele agencji oferuje po prostu brief do pobrania za free. Widziałem, że Artur Jabłoński to ma u siebie na stronie. Widziałem, że Darek Puzyrkiewicz w odcinku Mała Wielka Firma u Marka Jankowskiego też taki brief do pobrania ma. Linki będą w opisie do tego odcinka. Trzecia opcja. Może masz już za sobą współpracę z agencją i może ta agencja już taki brief Ci dała. To może być inspiracja. Nie kopiuj jeden do jednego, bo to jest jednak dzieło i podlega ochronie z ustawy o prawach autorskich, ale możesz się inspirować. Ewentualnie, jeżeli nie zdarzyło Ci się współpracować z agencją, to możesz wysłać takie zapytanie ofertowe do agencji i agencja Ci taki brief wyśle. To, co z tym briefem dalej zrobisz, to już jest Twoja sprawa. Nie musisz korzystać z oferty tej agencji, nie musisz im nic płacić, ale brief dostaniesz. W tym odcinku z grubsza to jest tyle. Link do mojego briefu też będzie w opisie. Możesz go sobie pobrać, nawet możesz go sobie skopiować jeden do jednego. Tylko kolorki zmień, bo kolorki są moje i ja je lubię i nie chciałbym, żeby moje briefy latały po internecie. W briefie też warto umieścić dane na temat Twojej firmy, jeśli masz firmę, lub dane na Twój temat, czyli adres mailowy, numer do kontaktu, nawet godziny, w których można się kontaktować, to też byłoby spoko. Jeżeli masz jakieś zasady współpracy z Tobą, typu nie dzwonić do mnie po 17, albo biorę kasę z góry, albo nie rozmawiam z blondynkami, to też warto to w tym miejscu umieścić, żeby później nie było niespodzianek, że klient nawiązuje współpracę, a tu nagle jest ząg, bo klient jest blondynką, a Ty z blondynkami nie robisz. Więc warto to umieścić i mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Ci uporządkować Twoją pracę i
Być może dorwiesz dzięki temu paru klientów, bo będziesz mieć brief, podczas gdy Twoja konkurencja o tym briefie zapomni. Ja Ci dziękuję za uwagę. Jeśli uważasz, że ten odcinek był wartościowy, że wniósł coś w Twoje życie, albo jeśli zamierzasz pobrać mój brief za darmolca, to zostaw tego suba dla YouTube'a, zostaw lajka dla Spotify'ka, gdziekolwiek tego oglądasz, słuchasz. Daj znać tym algorytmom, że tu jest fajnie. Siema!